Uderzyła w najczulszy punkt znak zapytania. To był wyjątkowo pracowity rok dla Anny Muchy. Aktorka ma za sobą M. Inne zdjęcia do najnowszej części Kogla Mogla. Najbardziej oczekiwana komedia 2019 roku trafi do kin już 25 stycznia, z tej okazji w rozmowie z Fleszem gwiazda zdradziła nieco na temat samej roli i emocji towarzyszących zbliżającej się premierze. Zobacz także. Mucha ostrzega przed Wojewódzkim, proszę mu nie wierzyć. 38-latka przyznała, że jej bohaterka na pewno przykuje uwagę widzów. To rodzaj kobiety, którą warto mieć po swojej stronie. Aktorka nie ukrywa też, że oczekiwanie na premierę bardzo ją stresuje. Myślę, że podczas premiery i do pierwszych recenzji będę na jakichś środkach uspokajających. Bo nie wiem, jak ja to wszystko zniosę. Gorzej, jeśli po recenzjach okaże się, że dopiero wtedy powinnam zacząć się szprycować, powiedziała. Anna Mucha o seksie z Kubą Wojewódzkim. Mucha została poproszona też o komentarz dotyczący autobiografii Kuby Wojewódzkiego. Para była razem 4 lata i rozstała się w 2007 roku, ale nie jest tajemnicą, że Król TVN darzy aktorkę wielkim sentymentem. Wojewódzki, w przeciwieństwie do innych kobiet swojego życia, w książce potraktował ją bardzo łagodnie. Byłaś moim najpiękniejszym dopełnieniem, napisał. Co na to gwiazda? Słowa, które padły na temat ich relacji, raczej nie cieszą szownami. Trzeba pamiętać, że jestem jedną z nielicznych osób, które wiedzą i ciągle pamiętają, jaki Kuba naprawdę jest w łóżku, zażartowała. Myślicie, że ta wypowiedź zaboli dziennikarza? Znak zapytania. Bądź na bieżąco. Polub fanpage Filizy na Facebooku. Dzięki portalom społecznościowym możemy podejrzeć gwiazdy w ich mieszkaniach. Niektóre z nich chętnie dzielą się zdjęciami nawet z sypialni.